Ante Ingelsson, który pojawił się na boisku w miejsce Andrei Baicia. Blisko 190 cm wzrostu. Były piłkarz Kalmar, wychowanek tego klubu. No zresztą w tym zespole występowali Pontus Ferblom i Rasmus Elm. Obaj grali w lidze rosyjskiej. Ferblom cały czas występuje w CSKA. Elm też występował w ekipie Armiejców i właśnie na tej pozycji występuje też Svante Ingels. Może troszeczkę bardziej kreatywny zawodnik, ale też świetnie radzący sobie w destrukcji. W tym sezonie jak na razie ma na swoim koncie 62 minuty w meczu ligowym. No i teraz otrzymał swoją szansę w meczu pucharowym 19-latek. Bianco. Na obiegnięcie Canon, Cherry, Emanuello. Casale. Dobra piłka, Cherry opanował piłkę, Cherry przełożył sobie na lewą nogę i jeszcze uderzenie i gol! Mamy bramkę kontaktową, a więc Perugia nie powiedziała ostatniego słowa. Miał pretensje Mustakio do Cherry'ego, że ten nie pozwolił mu wykonać rzutu karnego, którego on właśnie wywalczył w końcówce pierwszej połowy. A teraz dziękuję mu za asystę, ale świetne podanie. To chyba Rafael Bianco i świetnie zgrał piłkę do Cherry'ego. Ten najpierw przyjął na klatę, przełożył sobie piłkę na drugą.